W środę 12 marca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyła się konferencja poświęcona przyznaniu młodym adeptom sportu stypendiów na rok 2014. Ci, których tutaj dzisiaj wyróżniamy, to są osoby, które postawiły na sport w sensie pozytywnym i te wyniki odnoszą poprzez pracowitość. Wśród wyróżnionych 18 osób najwięcej, bo aż 5, reprezentowało dyscyplinę hokeja na trawie. W większości są to stypendia, które starostwo przyznawało już po raz kolejny. Na pewno jesteśmy zadowoleni, bo każdy środek dla nas się przyda i trzeba będzie dobrze go wykorzystać. Na pewno zadowolony jestem. Oprócz hokeistów stypendia otrzymali przedstawiciele takich dyscyplin jak boks, lekka atletyka, tenis stołowy, triatlon, piłka ręczna czy speedrower. Pierwszy raz wyróżnionych zostało także czworo karateków, w tym z gnieźnieńskiego klubu karate Yoshitaka Dojo. W tym roku rzeczywiście zostaliśmy zauważeni przez władze powiatu. Rok 2013 był jednym z najlepszych okresów, jeżeli chodzi o starty zawodników gnieźnieńskiego klubu karate. Mamy złoty, brązowy i srebrny medal z Mistrzostw Świata, z Mistrzostw Polski również. Także no na pewno te środki finansowe pomogą na dalsze szkolenie młodzieży. Jak zachęcić pokolenie młodzieży wychowanej na komputerze i telewizji do czynnego uprawiania sportu? Kto jest najlepszym ambasadorem, wyjaśnia starosta Dariusz Pilak. Najlepszymi ambasadorami zachęcającymi do uprawiania sportu to są rówieśnicy. To są rówieśnicy, którzy sami swoim przykładem pokazują, że można odnosić sukcesy, można zorganizować swoje życie w taki sposób, żeby mieć czas na naukę, na pracę, na przyjemności, na rozwijanie pasji. Zakończona konferencja Starostwa Powiatowego pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość zarówno młodych sportowców, jak i działaczy wspierających ich w powiecie.